Krzysiek, historię znam, artykułu nie przeczytałem jeszcze na blogu. Jak znasz historię, to w zasadzie artykuł to jest w 90% spisany z Biblii. Bo to jest. To właśnie zwróciłem na to uwagę, bo Jarzem ostatnio trochę opowiadania pisał, takie ala biblijne. Tymczasem Biblia, chciałem zwrócić na to uwagę, jest pełna takich opowiadań, do których warto sięgać. One są czasami wstrząsające, jak ten przykład tutaj. Nakreślę go pokrótce, gdzie, albo może po fragmencie będziemy dyskutować. Ja przeczytam fragment i przedyskutujemy. Pewnego późnego popołudnia Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył kąpiącą się piękną niewiastę. Zasięgnął informacji na jej temat, powiedziano mu: to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. W tym czasie była ona wolna od cyklicznej nieczystości. Wróciła do domu niewiasta ta, poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: jestem brzemienna. I tutaj, tak powiem, spytam, na czym polegał problem Dawida? Słuchajcie, rzecz straszna, już na tym fragmencie rzecz straszna. Oto sługa Boży. Znaczy, on był nazywany Mesjaszem wtedy, bo był namaszczony na króla, ale też są proroctwa jego, prawda, zwłaszcza w psalmach. No to mamy tu pomazańca Bożego w tym znaczeniu starotestamentowym i zobaczcie, co się dzieje. Sprowadza sobie do domu cudzą żonę. Jak to możliwe? Gdzie tkwi błąd? Znaczy, no, możemy powiedzieć, tak jak pisze tu na tej ilustracji, zgubna siła pożądania, no ale jak on do tego mógł dopuścić? Ela Przede pisze, to wszystkim jawna zdrada. musimy zwrócić uwagę, że Dawid znał prawo mojżeszowe, czyli tutaj złamał szóste, siódme i dziesiąte przykazanie, czyli cudzołóstwa, morderstwa i pożądania. Sześć, siedem, dziesiąte przykazanie. Żony bliźniego, tak? Tutaj Krzysiek pisze, jest królem, to może wszystko z punktu widzenia ludzi. Ale dla króla nie odmówisz. No tak, to jest ten dodatkowy dramat Batrzeby. Jak ona mogła się w ogóle zgodzić? Dlaczego nie krzyczała, tak jak prawo mojżeszowe nakazywało? Dlaczego nie odmówiła, nie? A może robiła to, może nie wiem. Nie wiemy, nie znamy szczegółów. W każdym razie wygląda na to, że uczestniczy w milczeniu. Nikt nic nie wie. Dopiero widzą problem, kiedy jest w ciąży, jest brzemienna, nie? O, nie widzieli problemu jak gdyby w samym pożądaniu. Ale Antoni pisze, namiętność traci rozum. Ela, no właśnie. Zgubna siła żądzy. Ale tak jak czytałem, kiedyś taki artykuł napisałem, cytowałem chyba z Księgi Syracha albo Mądrości, teraz nie pamiętam. Nie przesiaduj z cudzą żoną przy winie. No bo wino, jak gdyby alkohol, sprzyja pewnemu rozluźnieniu, pewnym utracie hamulców, prawda? No ale tutaj nic nie czytamy, żeby Dawid pił wino, więc jaki on popełnił problem? Mogę powiedzieć? No, powiedz, twoim zdaniem. Tutaj odczytaliśmy, że chodził po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył kąpiącą się piękną niewiastę, uległ pragnieniom. Jak podsycił to pragnienie, to uległ. Ja pamiętam słowa z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 28 wiersz, jak Pan nasz Jezus mówi, a ja wam powiadam. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jak jest podsycane pragnienie, to wtedy pragnienie rodzi grzech, czyli pożądliwość ciała. Jakub też mówi w pierwszym rozdziale 14, 15 o pożądliwości ciała. Gdy tylko przyglądamy się i podsycamy, to zrodzi nam grzech. Tu właśnie tu uległ swym pragnieniom.
Czyli czego nie powinien robić? Powinien odwrócić się. Tak, kiedy zobaczył nagą kobietę, czy kąpiącą się, nie wiem, czy była tak całkiem do końca naga, powinien nie patrzeć. To nie był widok przeznaczony dla niego, nie? To nie była jego żona, więc dlaczego miał patrzeć na cudzą żonę? Ale tutaj zwrócono właśnie uwagę. Antoni napisał pycha. Grzegorz napisał chore oko pożądliwości. Zbyszek nie usunął z umysłu złych myśli. Fantazja, Ela, znaczy. no właśnie, w myśli, słowie i czynach. Grzegorz zdrowe oko. Chrystus mówi, że lampą naszą jest oko, nie? Tak jest. Ono nas prowadzi w pewnym sensie. I tutaj te wszystkie elementy, które tu bracia wymienili, prawda? Pycha też, no bo gdyby był zwykłym szeregowym jakimś tam żołnierzem, to nawet jakby zobaczył, nie odważyłby się wykorzystać swojej pozycji, jaką posiadał. Nie? Z drugiej strony to też wskazuje na to, jaką pozycję kobiety miały, jeżeli ona nie mogła się sprzeciwić. No chyba, że nie chciała, że było to jakoś jej na rękę, trudno powiedzieć. Nie będziemy jej osądzać, bo nie znamy szczegółów. Ale on rzeczywiście, no byśmy tak współczesnym językiem powiedzieli, woda sodowa mu dążyła do głowy, wykorzystał władzę, którą miał. Ja może przytoczę werset biblijny z listu Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, a piąty wiersz. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach, rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwastwem. No właśnie, fantazje na przykład mogą doprowadzić do zguby, do grzechu. Fantazje seksualne, urojenia. Jaką przyglądał się kąpiącej się Betrzebie. I co się dzieje dalej? Dawid wysyła posłańca do Joaba. Mówi, przyszli do mnie Uriasza Hetytę. Joab posłał więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał o powodzenie Joaba, ludu, o przebieg walki. Zobaczcie, jaka obłuda, nie? Udaje, że tak pyta go o coś innego. Kruczy tam. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi, wstąp do swojego domu, umyj sobie nogi. Uriasz opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dary ze stołu króla. Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie wstąpił do swego domu. Pytał więc Dawid Uriasza, czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu? I tu jest bardzo ciekawa odpowiedź Uriasza, która bardzo mocno kontrastuje do pozycji, do postawy Dawida. Odpowiada: Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie też i pan mój Joab wraz ze sługami mego pana obozują na gołej ziemi. A ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie twoje, panie, czegoś podobnego nie uczynię. No i co sądzicie o tej postawie, tych dwóch postawach różniących się od siebie, nie? Tutaj Antoni pisze, gdzieś patrzeć trzeba, tylko z jakim nastawieniem, przykład lekarza. No tak, no to jest ta chciwość, no jest ta pazerność jakaś, bo można rzeczywiście nawet patrzeć no i nawet wszystko koniec, no i odwrócę się i sobie pójdę, nie? Można spojrzeć. Są chorzy i lekarze, Artur pisze. Zbyszek, Mateusza 18,9. Jeśli oko jest powodem grzechu, wyłupie. Lepiej jest wejść do królestwa jednookim, niż zginąć całym. No, to jest właśnie taki typowy przypadek, że rzeczywiście oczy stają się powodem do grzechu. I to bardzo poważnego, jak tu Stanisław zaznaczył, 30 przykazań, czyli 30% przykazań zostało złamane w jednym momencie. Ale tu widzimy też niesamowitą obłudę. Znaczy obłudę, no, z drugiej strony można też powiedzieć, że Dawid chciał oszczędzić skutków, na przykład, być może jemu nic by nie zrobili, ale żonę Uriasza mogliby ukamieniować. Prawda? Być może chciał jej to oszczędzić. W każdym razie był gotów wmówić człowiekowi innemu, że to jest jego dziecko.
do tego dążył, prawda? Żeby on myślał, że to jest jego dziecko będzie. A tutaj widzimy z kolei tego Uriasza. Zwróćcie uwagę, on nie jest Izraelitą. On jest Chetytą. Tak, edytą. Prozaicą A można propos, powiedzieć. znaczy tu wychodzi na to, że on jest chyba nawet niewolnikiem. On mówi o Joabie, że to jest jego pan, więc nie wiemy, czy on jest jego panem w sensie dowódcą, bo nie badałem tej sprawy tak dokładnie, ale ciągle powtarza, że to jest jego pan. Więc jakby Chetyta służy ze swoim panem i inni słudzy tego pana służą razem, jakby w jednym oddziale, nie? Na to, że ma dom i żonę, to nic nie znaczy, bo wtedy nie wszystkim zabraniano niewolnikom, nie? Tylko, że on zawsze wiedział, że musi swojemu panu służyć. Pan idzie na wojnę, idzie na wojnę. Pan mu każe coś robić w polu, to on robi w polu, nie? A tak poza tym mógł mieć swój dom. Tak samo jak zresztą Izraelici w Egipcie też mieli swoje domy, nie? O czym często wiele osób zapomina. Zbyszek okazał brak bojaźni przed Bogiem, bo przecież miał świadomość, że Bóg wszystko widzi. No właśnie, zachował się jakby stracił wiarę w Boga, nie? Albo że Bóg mu wszystko wybaczy, no bo jak to śpiewa Edyta Gepper, bo nie jest drobiazgowy, tak? Antoni, Uriasz postępował według prawa, wstrzemięźliwość w działaniach wojennych. No, ten jeden z najdzielniejszych żołnierzy Dawida. No właśnie, i Uriasz zachowuje się lojalnie wobec swoich towarzyszy. Uważa, że tak naprawdę no, nie wyrządziłby im krzywdy żadnej, ale poczuł się nieswojo, kiedy on by w luksusach tutaj korzystał, podczas gdy tam ludzie śpią na gołej ziemi, nie? Nawet jego dowódca, jego inni towarzysze. Także w zasadzie widzimy pewne zepsucie, do którego dochodzi w wyniku przejęcia władzy przez Dawida. Tak jak niektórzy mówią, że władza deprawuje, nie? I tu mamy taki przykład. Władza potrafi zdeprawować i skrzywiła Dawida. Co się dzieje dalej? Dawid więc rzekł do Uriasza: pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślą. Uriasz został więc w Jeruszalem w tym dniu. Nazajutrz Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swoim posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. No, słuchajcie, widzimy Uriasz, postęp. Nawet po pijanemu, nie? Nie zmienił się. A on daje list do dowódcy z wyrokiem na samego siebie. I on ten posłusznie zanosi list, którym jest wyrok na niego, nie? Jak bardzo władza może zaszkodzić? Dawid, którego postrzegamy w wielu przypadkach jako szlachetnego, tutaj no, zachowuje się, jak to pisze Ela, obłudnie. Grzegorz znalazł werset: światłem ciała jest oko, jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jest niezdrowe chyba. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, także wielka to ciemność. Mateusza 6, 22, 23. Coś mi zjadło tutaj. W świetle, Grzegorz pisze w świetle. No właśnie. To, na co patrzymy, ma bardzo duże znaczenie, dlatego musimy być wybredni. I zobaczcie, że właśnie, tak przenosząc na dzisiejszy świat, dzisiaj właśnie podsuwa nam się różne obrazy, z czego dużo niemoralnych. Prawda? A filmy przedstawiają zło w sposób atrakcyjny. Także zabijanie przedstawiają w formie atrakcyjnej. No, seks nie jest ciężko przedstawić w formie atrakcyjnej, bo rzeczywiście wypuszczą przystojnego mężczyznę, przystojną, ładną kobietę, rozbiorą ich i każdy, kto patrzy, nie ma siły, nie, musi to na niego zadziałać. Nie? Także tutaj mamy taką przestrogę, żebyśmy też byli ostrożni. Tak jak zresztą Chrystus mówił, że kto już patrzy na niewiastę z pożądliwością, nic nie mówicie, że mam trochę ciemno. A ja mam lampę zgaszoną. Będzie chyba trochę lepiej.
Lepiej? Dobrze wygląda. Także należy tego pożądliwego spojrzenia unikać, ale ponieważ ten 10. przykazanie tak naprawdę to jest przykazanie, żeby nie pożądać niczego, nie tylko żona, niczego, co jest cudze, więc to dotyczy także i domów, samochodów, całego naszego życia po prostu, strojów, ubiorów, zegarków, nie wiem, jakichś gadżetów, prawda? Nie pożądajmy tego. Zresztą pożądanie tych wszystkich rzeczy, nawet jeżeli nie prowadzi nas do grzechu, to bardzo często nas ograbia z pieniędzy. Chcemy mieć coś, co tak naprawdę jest nam niepotrzebne. Ja sobie zawsze mówię taki przykład, bo kto mnie zna, wie, że jeżdżę starym Volkswagenem. Ja nie wiem, z którego jest nawet roku, chyba 90 któregoś jeszcze, czyli nawet 2000 nie jest. I jest świetny, jest lepszy od innych aut, jakie miałem. Ale kiedy ja też, jak patrzę na piękny samochód, to nie jest tak, że mi się nie podoba. Mi się podoba. Ale sobie potrafię wyjaśnić, że kiedyś, tam 30, czy 20, czy 30 lat temu, to ten mój trup, którym jeżdżę, to oni marzyli tak, jak teraz marzą o innych. Dlaczego więc auto, które kiedyś było podziwiane, ludzie pragnęli je posiadać, dlaczego mam dzisiaj być z niego niezadowolony? Bo co, bo mi podsuwają pragnienie oczu w reklamach? Prawda? Warto o tym pamiętać. Przykład Dawida jest tutaj wymowny, ale nauki Chrystusa, naszego Pana i ostrzeżenia uczniów Jego często mówiły o tym, żeby uważać właśnie na pożądliwość, uważać na nasz wzrok. No właśnie, cieszymy się cudzym szczęściem, Ela pisze. Tomasz, to chyba zazdrość, a wielu jest takich. Zazdrość, zawiść, różne są rzeczy, ale pragnienie. Nawet jak ktoś mówi, ja mu nie zazdroszczę, niech on ma nawet dwa takie samochody, ale ja bym też chciał być taki. To też jest naturalne. Ja też bym wolał jeździć lepszym niż gorszym. Ale jak mnie nie stać, to nie robię, nie zapożyczam się, nie dążę do tego, prawda? Zadowalam się tym, co mam. Uczmy się cieszyć to, co mamy. Tym, co mamy, nie? No bo siłą rzeczy, jesteśmy młodzi, bierzemy sobie atrakcyjną żonę, mamy 40-50 lat, już taka atrakcyjna nie jest, a jej koleżanki młodsze może są ładniejsze, tak? W ogóle nie będzie tego problemu, jeżeli będziemy mieli zdrowy umysł i zdrowy wzrok. W ogóle nie będziemy tego zauważać. Ale to trzeba nad tym troszeczkę pracować. Jeżeli zaczniemy się przyglądać, nie wiem, koleżankom w pracy, bo to chyba miejsce pracy jest szczególnie niebezpieczne dla wielu osób, i zastanawiać się nad ich urodą, kiedy żona jest w domu, no to jest będzie problem. To jest ten sam problem jak i Dawid. Potem będą kłamstwa, oszustwa, kombinacje. No miejmy nadzieję, że nie aż tak straszne jak Dawid. Nie? Ale takie życie, tego powinniśmy się wystrzegać. Tutaj piszecie dalej w komentarzach. Zbyszek. Z tego co pamiętam, to chyba Hiob zawarł przymierze ze swoimi oczami, że nie spojrzy na niewiastę pożądliwie. No właśnie, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważna nauka biblijna. Grzegorz, tak dokładnie. Zbyszek, gromadzić skarby w niebie. Tak, to jest gotowość. No właśnie, tylko te skarby w niebie, zobaczcie, no nie idzie nigdzie na obrazku ich obejrzeć, żeby sobie oczami podsycić. Musimy, tu musimy o tym myśleć, prawda, o tym, co naprawdę wartościowe. Tutaj rozum już wchodzi. Bo obraz wzroczny to jest emocje. On bardziej do serca nam przemawia niż do rozumu. Nie? Rozum ewentualnie może pójść na współpracę ze sercem i zacznie wspierać się, kombinując, jak to może osiągnąć. Ale to z reguły serce jest tym, który nas zwodzi. Łapie w niewolę i ciągnie. Ela, no właśnie przyrzekałam na ślubie na dobre i na złe. Zbyszek, bo gdzie skarb, tam serce. Ela, prawdziwe skarby nie są materialne. Tak, tak. I też nie na urodzie się, no bo uroda mija, wszystkim mija, bez wyjątku. Zresztą ja zawsze powtarzałem, że nawet jeżeli jest jakaś kobieta albo mężczyzna najpiękniejszy na świecie, to jego partner czy partnerka i tak będzie zerkać na innych, bo mu się spowszednieje najzwyczajniej w świecie. Nie? Wszyscy mogą zazdrościć mu tej żony, a on nie wie czemu jest na tyle głupi, że gapi się gdzieś indziej. Nie? Jak to mówią, trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona. Amerykanie mają niektórzy bzika na punkcie trawy, pielęgnacji, szczyżenia, nie? I denerwuje ich, jak sąsiada trawa się wydaje ładniejsza. No i to jest właśnie, to jest ten sam problem, nie? Że
Często ludzie są zawiśni, zazdrośni i zazdroszczą tego, co inni mają, nie wiedząc, że inni zazdroszczą nam. Cudze chwalicie, swego nie znacie, prawda? Sami nie wiecie, co posiadacie. Nie wiem, kto to powiedział, ale to są dość mądre chyba słowa. No to co, zobaczmy dalej. Job, bo czas nam ucieka, Job, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli, natarli na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sług Dawida. Zginął też Uriasz Hetyta. Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi dał następujące wyjaśnienie. No tutaj mówił mu, co ma powiedzieć, jak będzie Dawid wściekły, że tak zaryzykowali. Nie będę tego czytał. Bo Joab po prostu postąpił lekkomyślnie z punktu widzenia strategii wojskowej. I Dawid rzeczywiście mówi, że jak mogliście coś takiego zrobić, jak mogliście podejść tak blisko murów, przecież wiadomo, że z góry będą was strzelać. Podaję przykład, że nawet kobieta kiedyś zabiła kogoś, rzucając mu kamień na głowę. Ale wtedy Joab mówi, jak pan się będzie wściekał, Dawid się będzie wściekał, powiedz mu, że Uriasz też zginął. No i rzeczywiście powiedział mu to. I Dawid się uspokoił. Tak, a już Tak. mamy złamanie szóstego przykazania, nie morduj, nie zabijaj. I mówi wtedy, uspokoił się, mówi, tak powiesz Joabowi, nie trap się tym, co się stało, miecz dosięga raz tego, raz innego, bądź wytrwały w walce przeciwko miastu, zniszcz je. Ty sam dodaj mu odwagi, nie? Czyli już nie widział problemu, już nie był wściekły, że tam ludzie zginęli, bo udał się jego spisek. Żona Uriasza opłakiwała go, ale tradycyjnie, tyle ile przewiduje prawo. Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid, sprowadził do swego pałacu, została jego żoną, urodziła mu syna. Postępek, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się jednak Bogu. Posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział. I to jest krótka, bardzo krótka przypowieść, którą Natan wymyślił, ale która pokazuje, jak dobre są przykłady. W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza. Lecz jemu, temu bogaczowi, żal było brać coś ze swoich owiec i z własnego bydła, żeby ugościć podróżnego, który go odwiedził. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i ten przygotował człowiekowi, co przybył do niego. I skończył Natan opowiadać. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: Na życie pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym człowiekiem. Ja bardzo zwróciłem uwagę na tutaj w tej przypowieści, że jak Natan mówił, to Dawid nie rozpoznał siebie jako bogacza, a Uriasza jako biedaka, a owieczka jako Betrzeba. Co ciekawe, oburzył się, zgniewał się Dawid, a przecież mówi Natan, tyś tym jesteś człowiekiem. No, nie rozpoznał siebie od razu. Bo zwróć uwagę, przypowieść nie była taka oczywista. Nie? Ona nie mówiła o żadnym, jak pewnym królu, który miał wiele żon i tak postąpił. Bo to byłoby oczywiste. Już w połowie by Dawid się zorientował, do czego. Ale ja bym chciał spytać może najpierw osoby, które są, nie mają tak kontaktu, żeby szybko odpowiedzieć, czyli na czacie. Powiedzcie, dlaczego Natan użył tej przypowieści, a nie powiedział wprost. Jak myślicie? Antoni pisze, że bał się. Czyli, że prorok Natan bał się powiedzieć wprost. Przecież nie rozpoznał siebie. Ale tak, ale właśnie pytanie, dlaczego nie powiedział wprost? O, czyli nie powiedział, ty słuchaj, popełniłeś tutaj straszną zbrodnię, jak ty w ogóle mogłeś coś takiego zrobić? Nie przyszedł, tak powiem brzydko, nie napluł mu w twarz.
Dalej czytamy. Tomasz, Zbyszek chciał pobudzić go do myślenia. O, świetne. Tomasz, by król sam na siebie wyrok wydał. Świetne. Ela chciał sprawdzić Dawida, czy ma poczucie winy. Artur może chciał zobaczyć, czy Dawid okaże skruchę. Antoni by się osądził. Grzegorz, czy chodzi o sumienie? Karolina chciał bardziej uczciwej odpowiedzi, zanim Dawid się zorientuje. Tak, wszystkie wasze odpowiedzi są słuszne. Ale tak można by to przedstawić inaczej. Przypowieść pozwoliła, żeby on zrozumiał, jakiej zbrodni się dopuścił. Bo kiedy jest taki frontalny atak, ty zrobiłeś to, to, to jest odruch takiej samoobrony. To nieprawda. Udowodnij mi to, albo coś w tym rodzaju, prawda? Natomiast ten przykład dotarł do serca Dawida. Ponieważ Dawid nie wiedział, że mówi o sam o sobie, a był przykład wymowny, wyraźnie było widać krzywdę, jaką zrobił, to dotarł mu do serca i potem już te serce go samo oskarżyło, te sumienie, nie? Natomiast, czyli trochę taką okrężną drogą, ale go trafił celnie. On sam tak spisze, on sam na siebie wydał wyrok. Najpierw to takie są sytuacje, kiedy ktoś powie zdanie, a potem sobie uzmysławia, że powiedział przeciwko samemu sobie, nie? Przecież to jego dotyczy. Później napisał psalm przecież 55 na temat, tak? Chyba 5 czy 51 o tej sytuacji, który z pokorą, potężną z pokorą, zmieniem ten psalm tak konkretnie, no, nie mogę go teraz znaleźć, bo bym go odczytał, ale psalm napisał do tej sytuacji. Tak, Zbyszek mówił, wydał szczery osąd. To była, tak, to była uczciwa. On sam siebie osądził bez usprawiedliwiania, uczciwie, a było to możliwe tylko dlatego, że nie wiedział, że chodzi o niego, nie? I to jest przykład, który jakby pokazuje nam niezwykłą zaletę przypowieści. One nam uzmysławiają rzeczy, które albo byśmy nie zrozumieli, gdyby nie przedstawić tego w prostym, zrozumiałym dla nas przykładzie, albo byśmy się wykręcali, nie? A przykład czasem pomaga, że no, rzeczywiście. Nie wiem, czy pamiętacie, zastosowałem ten schemat w dziecięcej logice. Taką przypowieść napisałem o chłopcu, który towarzyszył swojemu tacie z wykładem o Panu naszym Jeszu. A sam ten chłopiec, ponieważ wszyscy słuchacze oskarżali jego tatę, że imię nie ma znaczenia, jakie imię używamy do Chrystusa nie ma znaczenia, można różne używać, więc ten chłopiec przekręcał imiona tych, nie, podał swoje inne imię, tak? Jak pytali go, jak ma na imię, podał jakieś wymyślone imię. I oni mieli pretensje, że z kłamcą, oszustwem i że on źle wychował swojego syna, nie? No ale on mówi, przecież no, sami twierdzicie, że imię jest bez znaczenia. Także no to jest to no troszeczkę na podobnej zasadzie zrobione, że sami ludzie coś twierdzą, jak gdyby nie umią połączyć, że oni mówią wbrew temu, co robią. Bardzo często ludzie mają z tym problem. Wtedy przykład, dobry przykład, może im to uzmysłowić. Piszecie jeszcze, sumienie jest sumą naszej wiedzy i woli. Dlatego Pan nasz Jeszu posługiwał się przypowieściami. Tak. I dlatego ja też staram się posługiwać przypowieściami, ale to, co ostatnio zrobiłem, to się trochę wymknęło spod kontroli, by się zrobić z tego powieść. Troszeczkę za waszą zachętą, szczerze mówiąc. Dlatego oddzieliłem to od słowo na dziś, bo przypowieść bądź, czy powieść jest fikcją literacką, a ja bym chciał na tym kanale głosić prawdę. Czyli fakty bardziej, a nie fikcję literacką, nie? Dlatego postanowiłem odciąć to i jest to dalej dostępne za darmo, ale dla tych osób, które się zarejestrują. Jeżeli ktoś nie ma linku, żeby się zarejestrować, dostać te opowieści za darmo, to teraz powiedzcie, jeszcze jest ktoś taki, kto nie ma linku? To ja zaraz dam ten link, poszukam go.
Krzysiek, mógł go od razu zabić Dawid Natana. No to też było możliwe. Rozkazać zabić, ale prorok wiedział, że może zostać zabity, ale niczego by się nie nauczył. Wpadł w furię Dawid. Janek Lenart, ja nie mam. Krzysiek, nie ma linku. Ela, ja nie mam, więc proszę. Dobrze, to poszukam w tej chwili, bo tak też nie pamiętam tego linku. A brat Stanisław najwyżej poprowadzi teraz rozmowę, jak ja szukam. No to właśnie mówię, że to dowodzi również, że osoba, która nie cieszy się dużym uznaniem u Boga, może upaść, zgrzeszyć. Właśnie Psalm 51 mówi nam, to jest właśnie psalm przede wszystkim modlitwa. Jako skruszenie zwrócił się do Boga w modlitwie, prosił o przebaczenie. No i Bóg wrócił go do łask Dawida. O tym mówi właśnie Psalm 21. Popełnił grzech z Batszebą. Kara była, znaczy umarło mu dziecko, nie? Zgadza się, że kara była, dom jego się rozsypie, a dziecko z Batszebą zmarło, zgadza się. Wkleiłem link, sprawdźcie, to powinien być link do, tam wystarczy wpisać swoje imię, e-mail. I dostaniecie w formie PDF-u pierwsze 8 rozdziałów, a potem jak napiszę następne rozdziały, to wyślę wam, bo będę was tam miał na liście, i wyślę wam do przeczytania. Ela pisze, co się stało potem z Dawidem? No to jak mówiłem, kara była, urodziło się dziecko z Betszabą, ono zmarło. Dalsze konsekwencje tego grzechu były, że dom Dawida przede wszystkim rozwalił się w tym sensie, że podzielone zostało też królestwo. To były dalsze konsekwencje grzechu Dawida. No taki najpoważniejszy to właśnie śmierć dziecka i ciągłe wojny. I ciągłe Chociaż wojny. Dawid chciał wybudować świątynię, Pan mu nie pozwolił, między innymi za to, że był skazany na ciągłe wojny. Świątynię mógł wybudować jego syn, który z kolei nie toczył żadnych wojen. Bóg mu pobłogosławił pokojem. Przykład króla Saula, który najpierw był posłuszny Boga, a potem zawiódł. Zgadza No się. tak. Tak się zastanawiam, Tomasz pisze, czy Duch Święty stąpił dopiero na Pana Jeszu, wcześniej nie stępował? Duch Święty stępował wiele razy na Pana Jeszu. Tak samo jak następował wiele razy na sług Bożych, gdyż nawet apostolskich czytamy, już na samym początku czytamy o tym wstąpieniu pierwszym, takim niby oficjalnym, prawda, gdzie domem zatrzęsło, ale czytamy, że chyba 2 dni później znowu modlili się, znowu Duch Święty na nich stąpił. Natomiast wcześniej też dysponowali przecież Duchem Świętym, bo uzdrawiali, wypędzali demony, czynili cuda wcześniej jeszcze, zanim dostali tego, więc to jest tylko różna miara tego Ducha Świętego, nie? I Pan nasz Jeszut miał Ducha Świętego wcześniej, z tym, że to było jak gdyby upublicznione, jak gdyby potwierdzone, żeby wszyscy wiedzieli. To było takie świadectwo. Chciałem zwrócić też uwagę, że na człowieka może wstąpić zły duch, czyli demon. Tak samo może wstąpić człowieka w Duch Święty. No i tu jest, ja tego wersetu nie pamiętam, ale jest taki werset, który mówi, że zobaczycie, jak aniołowie wstępują na Syna Bożego, Syna Człowieczego, nie? Mówił Chrystus o sobie. No to właśnie mówił o Duchu Świętym. Ale mówił to w liczbie mnogiej, wstępują, nie? Tak, czyli też by wskazywało, że to się mogło częściej zdarzać, aczkolwiek opisany mamy ten jeden przypadek, taki charakterystyczny, nie? Jak duch nieczysty może wejść w człowieka, albo więcej duchów nieczystych, to tak samo może Duch Święty wejść w człowieka. Nie ma tutaj żadnego problemu. Komentarze. Chodzi mi o innych wcześniejszych. A wcześniejszych proroków i tych. Oni też mieli ducha, tylko że no, też świętego, no bo jeżeli to był duch od Boga, to był święty. To jest tylko to nazewnictwo właśnie, żebyśmy się połapali. Duch jest Duch Święty i Duch Nieczysty. Duch Nieczysty to jest przeciwny Bogu, a Duch Święty służy Bogu, nie? Na tym polega jego świętość, bo słowo święty znaczy czysty, albo wydzielony do czystości, nie?
Bracie Czy przyszli, prorocy też jedna, mieli. druga, 11. Oj, ja, przepraszam. Już będziemy kończyć. Powiem tylko tak. Prorocy dostawali też pewną miarę Ducha Świętego, a i różnych duchów, bo kiedy proroctwo dotyczyło Chrystusa, to Pismo Święte mówi, że wtedy otrzymali Ducha Chrystusa. Także ja dziękuję wszystkim za udział, bratu Stanisławowi też za pomoc w prowadzeniu dzisiejszego tematu. Jak widzimy, dwa tematy i w czasie się ciężko już.